Powstała pierwsza w Powieńcach jadłodzielnia, lodówka na produkty żywnościowe, którą za własne pieniądze kupili przedstawiciele powieńskiej lewicy, stanęła przy ulicy Moniuszki 19 w siedzibie chrześcijańskiej misji społecznej Teen Challenge, z którą podjęli współpracę. Nasze drogi połączyła idea z tworzenia w Powieńcach punktu, gdzie można będzie żywność oddawać nieodpłatnie, aby mieszkańcy naszego miasta, ci biedni potrzebujący, ale także wszyscy mieszkańcy mogli żywność, której nie są w stanie zagospodarować, przynosić właśnie do takiego punktu. Pierwsze społeczne jadłodzielnie powstały w Warszawie w 2016 roku. Od tej pory podjęto wiele inicjatyw ulokowania takich obiektów w różnych miastach. Zostaw, jeżeli masz za dużo, weź, jeżeli potrzebujesz. To motto przyświeca idei tego pomagania. Bardzo jesteśmy wdzięczni tutaj właśnie Lewicy Pabienickiej za pomoc, za wsparcie. Nie ukrywam też prywatnie, że to jest moje marzenie mojej żony, także chylę czoła mojej małżonce. I na razie lodówka stoi tutaj wewnątrz, będzie użytkowana i mogła działać podczas, gdy my tutaj funkcjonujemy, stowarzyszenie jak funkcjonuje, ale docelowo po otrzymaniu zgód, żeby ją wystawić na zewnątrz, także będzie stała na zewnątrz, 24 godziny będzie można do niej wkładać, brać, będzie obiekt monitorowany, będzie też regał stał na suche rzeczy, także cieszymy się, że jedzenie nie będzie marnowane i trafi w potrzebujące ręce. Do czasu załatwienia wspomnianych formalności z jadłodzielni będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 14. Żywność do tej lodówki, którą tutaj żeśmy wspólnie postawili, może przynosić każdy. Ograniczenie jedynie jest takie, że nie powinniśmy do tej lodówki przynosić surowego mięsa, ponieważ nie znamy, jakie będą daty ważności, i surowych jajek oraz niepasteryzowanego mleka. Idea pomagania była podstawowym powodem zorganizowania jadłodzielni. Drugą rzeczą jest po prostu czysta matematyka, mówił Michał Pietrzak. 1/3 żywności, którą produkujemy na świecie, po prostu marnujemy. To jest 1,3 miliona bodajże ton rocznie. Z drugiej strony, co 9 osoba na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Co 5 dziecko, które, tak mówią statystyki, co 5 dziecko, które nie dożywa 5 roku życia, umiera z powodu właśnie niedożywienia. Także dodając to wszystko do siebie, tworzymy takie węzły, gdzie można się dzielić, gdzie kiedy my mamy za dużo, kiedy wiemy, że kończy się termin przydatności, kiedy wiemy, że coś zaraz po prostu będziemy musieli wyrzucić, trzeba to po prostu tutaj przynieść, a ludzie, którzy będą potrzebować, po prostu z tego skorzystają. Nic prostszego. Organizatorzy jadłodzielni będą zachęcać również właścicieli restauracji czy firm cateringowych do przekazywania nadmiaru żywności lub przygotowanych gotowych dań i dzielenia się nimi z potrzebującymi. Dariusz Grzelczyk i Robert Słowiński to bohaterowie dnia codziennego. Tak z pewnością można powiedzieć, ponieważ panowie wykazali się obywatelską postawą ujęcia na gorącym uczynku sprawcy rozboju. Za swoje zachowanie godne naśladowania zostali uhonorowani przez pabieńską policję oraz władze miasta i powiatu. Panów postawa godna naśladowania znalazła szeroki oddźwięk zarówno wśród mieszkańców, jak i w lokalnych mediach. Dla nich i dla nas jesteście panowie bohaterami. Panów czyn, czujność i rozwaga stanowią niezwykłe wsparcie dla działań pabieńskiej policji, a zaangażowanie w niesieniu pomocy innym oraz kreowanie praworządnych zachowań godne są najwyższego uznania. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku wraz z życzeniami spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym, by wszelkim podejmowanym przez panów działaniom towarzyszyła ludzka życzliwość, przychylność i uznanie. Z poważaniem, komendant powiatowy Policji w Pabieńcach, inspektor Tomasz Szwek. Pabieńczanie Dariusz Grzelczyk i Robert Słowiński to prywatnie sąsiedzi z jednego bloku. 27 stycznia tego roku wykazali się ogromnym zaangażowaniem i determinacją w ujęciu sprawcy przestępstwa, który na ulicy Kościuszki dokonał rozboju na kobiecie i ukradł jej torebkę. Byłem świadkiem zdarzenia, które odbyło się na ulicy Kościuszki, kiedy mężczyzna napadł na kobietę, usiłując zabrać jej torebkę. Dokonał tego, później uciekł w kierunku supermarketu Kaufland. Zadzwoniłem po sąsiada, żeby poinformować o tym zdarzeniu, żeby pomógł mi ze schwytaniem. A proszę powiedzieć, jak wyglądał pościg za tym sprawcą, za złodziejem? To biegliście, jechaliście samochodem? Początkowo ja jechałem samochodem za nim. Udałem się w kierunku, w którym uciekał. Po czym, kiedy kolega do mnie dołączył, udaliśmy się pieszo
w miejsce, w którym przebywał. Udało się, że tak powiem, dopaść sprawcę, a później? To znaczy sprawca w początkowej fazie zaczął uciekać, widząc nas, tak? Dopiero później podjęliśmy pościg za nim i z tyłu Kauflanda no, sprawca uciekał w stronę ulicy Świętego Jana i tam przed sklepem Kawik dokonaliśmy jego zatrzymania, a następnie przekazania organom ścigania. Odzyskano skradzioną torebkę, ale bez całej zawartości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu prokuratorskiego zarzutu o dokonanie rozboju. Wobec 20-latka zastosowano dozór policyjny. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Zareagowaliśmy, gdyż dokonała się krzywda ludzka jeszcze, tak? Trzeba reagować na takie typu zdarzenia, uważam. Nie można być obojętnym wobec takich zdarzeń. I to no, u mnie to jest było rutyna, tak? Jako były emerytowany policjant, to tym bardziej zareagowałem na tą krzywdę, tak? I udało się, i to uważam za wielki sukces nasz. Mężczyźni, którym podczas uroczystego spotkania towarzyszyły żony, otrzymali listy gratulacyjne, drobne upominki i gromkie brawa. Wspaniałą postawę za to, że nie ulubił się pan w sytuacji w zagrożeniu, które mogła za sobą mieć. Gratuluję jeszcze raz w imieniu własnym oraz wszystkim tutaj zgromadzonym. Życzę jak najlepiej, jak najwięcej sukcesów w naszym życiu. Dziękuję bardzo. Emeryt policyjny naszej komendy. Myślę, że tutaj duży udział pana Roberta w sukcesie tego całego wydarzenia. Panie Robercie, gratuluję. Dziękuję jeszcze raz. Wiem, że na pana można zawsze liczyć. Gratulacje złożyła również wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek oraz starosta pabienicki Krzysztof Habura. Wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borchowski i komendant powiatowy policji w Pabienicach inspektor Tomasz Szwed podpisali porozumienie w sprawie przekazania pieniędzy na uruchomienie w gminie służb ponadnormatywnych. Stało się to podczas odprawy rocznej w pabienickiej komendzie. W osobie pana wójta samorząd przeznacza na pracę naszych policjantów, żeby również w tej gminie ten policjant był jak najczęściej miał możliwość pełnienia służb. Dzięki temu przedsięwzięciu o bezpieczeństwo mieszkańców zadbają ponadplanowe 42 patrole policyjne, które będą kierowane w te miejsca, gdzie jest ono najbardziej zagrożone. Gmina przeznaczyła na ten cel 15 200 zł. To pierwsze w tym roku porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych, podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi. W ubiegłym roku gmina Lutomiersk przeznaczyła na służby ponadnormatywne 30 240 zł. Takie porozumienia podpisały jeszcze samorządy Konstantynowa Łódzkiego na kwotę 20 160 zł i gminy Dobroń 15 200 zł. Natura i architektura to tematy, jakie można zobaczyć na zdjęciach zrobionych przez Patrycję Olszewską. Swoje prace uczennica zespołu szkół nr 2 zaprezentowała na wystawie w Galerii Osiedlowego Domu Kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łaskiej. Otwarciu ekspozycji towarzyszyły ogromne emocje. Była radość, trema, ale i łzy wzruszenia, ponieważ była to, jak przyznała autorka, jej pierwsza indywidualna wystawa. Dlatego tak istotna dla niej była obecność jej rodziny, znajomych, przyjaciół oraz delegacji ze szkoły. Wszystkie zdjęcia to jest głównie prace z całego prawie okresu mojej pracy nad fotografią, moim hobby. Jest w wielu miejsc są te prace, ponieważ tak naprawdę jeździłam w ostatnich tych 4 latach. Jeździłam w wiele miejsca po Polsce i naprawdę z wielu miejsc są te zdjęcia wykonane. Jest i natura, i architektura. Architektura z Pabianic nawet. Jest natura z Pabianic, ale również z poza naszego i województwa, a nawet i spoza Polski. Tajniki fotografii uczennica elektryka zgłębia na zajęciach dla początkujących w sekcji fotograficznej w Miejskim Ośrodku Kultury oraz już dla bardziej zaawansowanych w Osiedlowym Domu Kultury, w którym działa grupa fotograficzna. Instruktorem warsztatów jest Krzysztof Dumka. Bardzo dużo wynoszę co z tych zajęć, ponieważ no, te w MOK-u czy te tutaj dają mi jakby podwójne doświadczenia, podwójne zdolności, no bardzo dużo jakby wnoszą, no bo jednak jak w MOK-u są te zajęcia bardziej rozwijające, a tutaj mam za to dużo zdjęć sesyjnych, mam jakieś takie bardziej już dla zaawansowanych
W ten sposób mogę się tutaj nauczyć, jak pracować z modelem, czy pracować ze światłem w studiu, a w MOK-u mogę się nauczyć o tym, jak te wszystkie podstawowe rzeczy ustawiać. To, co zapewne pomaga autorce w wykonywaniu zdjęć, to szkoła, jaką wybrała. Patrycja uczy się zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Bardzo świadomie wybrałam ten kierunek, ponieważ chciałam się bardzo w tym zawodzie doszkolić, bo jednak z fotografii umiem bardzo dużo, ale ta obróbka zdjęć u mnie bardzo kuleje i zdecydowanie szkoła i ta obróbka zdjęć w szkole daje to, że jakby mam taki pełny pakiet moich umiejętności i możliwości, żeby wykonać wiele ciekawych zdjęć. Nastolatka najbardziej lubi portrety plenerowe oraz zdjęcia makro, jak również ukazywać, co widać na wystawie, piękno natury. Zdecydowanie moim ulubionym tematem są portrety, głównie portrety plenerowe, ponieważ w nich się najlepiej czuję. Też to jest troszeczkę takie doświadczenie oraz wyzwanie, ponieważ nie zawsze portrety plenerowe mogą dać to, co jest w studiu, ponieważ sama sobie nie ustawię światła, muszę popracować też trochę z modelem, co jest dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem i dobrą pracą nad współgraniem z drugim człowiekiem, ale zdecydowanie drugim tematem, który bardzo, bardzo lubię, jest makro, no i ogólnie natura, ponieważ to też jest minimalne wyzwanie, aby tak jak w przypadku niektórych moich zdjęć dzisiejszych, jest dużo małych elementów, tak jak na przykład pająk, biedronka czy pszczoła, które po prostu bardzo trudno uchwycić, ale jednak dużo fajnych rzeczy można uchwycić dzięki makro i można zatrzymać po prostu w czasie te małe zwierzątka. Jak przyznała, w przyszłości chciałaby pracować w zawodzie fotografa lub pochodnych tej profesji. Bardzo bym chciała połączyć i to, aby to była moja pasja, ale też połączyć, żeby to była jakiś sposób na życie i zarabianie. Mam nadzieję, że mi się to uda w przyszłości osiągnąć, bo nie chcę też na siłę robić zdjęć, ale też chcę, aby to była moja pasja, żebym się cieszyła z tego, że robię te zdjęcia, i żebym mogła na tym zarabiać. Na relacje z otwarcia wystawy fotografii Patrycji Olszewskiej zapraszamy do wtorkowych Galerii Pabianic 25 lutego. Odbywa się od 4 lat i ma na celu m.in. integrację środowisk sportu amatorskiego, biegaczy, rowerzystów i kolarzy oraz Nordic Walking. To Pabieńska Gala Mistrzów Sportu, wydarzenie o przewrotnym tytule, które jest efektem pasji sportowców amatorów, którzy swój wolny czas poświęcają na realizację własnych marzeń. I w tym miejscu należy głośno i dobitnie powiedzieć, ponieważ to nam, dziennikarzom, obrywa się w komentarzach widzów i czytelników za według nich błędną wymowę i pisownię słowa mistrzów. Organizator imprezy, Pabieński Klub O Co Biega, wyjaśnia. To nie są mistrzowie, którzy startują właśnie, tak jak powiedziałem, w błysku kamer i fleszy. Bardzo często nie słyszymy o ich sportowych wynikach. Ci mistrzowie to dla nas najlepszy przykład tego, jak działać w sporcie. Osiągają swoje sukcesy i wyniki dzięki własnej pasji. Bardzo często pobudzają naszą wyobraźnię do jeszcze większego wysiłku. Motywują nas. I dlatego ci wszyscy, którzy są dzisiaj z nami, to właśnie mistrzowie. Na gali odliczyło się 115 osób. Wspólna dobra zabawa połączona z integracją to nie jedyny cel imprezy, która organizowana jest w czasie karnawału. Przede wszystkim chcemy podsumować mijający 2019 rok. Sprawdzić, dzięki komu zabiły mocniej nasze serca, kto poruszył naszą wyobraźnię i komu kibicowaliśmy w zeszłym roku. Chcemy wyróżnić te sportowe osobowości, osobowości sportu amatorskiego, które nie zawsze są doceniane. Ich wyniki, zawody nie zawsze odbywają się w błysku fleszy i kamer, często czują się niedocenieni, a my właśnie dzisiaj staramy się ich wyróżnić. Organizator wręczył kilkanaście wyróżnień przyznanych w 3 kategoriach sportowych środowisk. Kluczem przy wyborze tych kategorii były wyniki, ewentualnie to, jak dana osobowość sportowa prezentowała się w całym roku. Nie zawsze były to najlepsze wyniki, ale jeśli ktoś cały rok dzielnie pracował
na to, by osiągnąć swój sukces albo motywował nas do osiągnięcia tego sukcesu, staraliśmy się to dostrzec. W kategorii rowery jako kolarski progres roku wyróżnienia otrzymali Zbigniew Bartosik i Jarosław Paturaj. Za poruszające wydarzenie komisja uznała ściganie na Polanie zorganizowane przez Marię Bryk-Malinowską. Kolarską grupą roku została Ruda Pabianice, a tytuł hybrydy roku otrzymał Jacek Ryder. W gronie sympatyków chodzenia z kijkami formowym motywatorem Nordic Walking 2019 roku została Mariola Korycka. Statuetkę Progres Nordic otrzymała Agnieszka Golus, a za najlepszy wynik maraton Nordic w ubiegłym roku wyróżniono Izabelę Raszewską, Emilię Śpionek i Annę Ścibut. Wybitną postacią Nordic Walking został Mirosław Frankiewicz. Nietuzinkowym osobom ze środowiska biegaczy też przyznano kilka tytułów. I tak, biegowa osobowość to Adam Olkusz. Zuzanna Mokros została góralką z Pabianic. Królową Ultra okrzyknięto Edytę Ryder, a mistrzem biegowym Piotra Kukulskiego. Tytuł pabianickich królowych półmaratonów przypadł Marzenie Strzelczyk, Emilii Sudrze-Grabasz i Elżbiecie Osiei. Biegaczem do potęgi Ultra został Piotr Kardas, a biegowym wzorem Andrzej Strzelecki. Niestety nie wszyscy mogli odebrać pamiątkowe statuetki osobiście. Kapituła przyznała również trzy wyróżnienia specjalne. Mistrzem pływackim został Maciej Kilański, mistrzem morsingu Marcin Kraska, a mistrzem kulturystyki Mariusz Bałaziński. Patronat nad galą objęli starosta pabieński i prezydent miasta. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj z Państwem być, z ludźmi takimi podobnymi do mnie, takim jak ja, którzy lubią sport, lubią sportową rywalizację, świeże powietrze, wyczyn, rowery, bieganie, kijki. I drodzy Państwo, ja myślę tak, że tak jak tutaj Kamil powiedział, te nasze relacje nie będą tylko ograniczały się do spotkań na gali, a w tych trudnych negocjacjach doszło do tego, że będziemy bardziej niż do tej pory wspierać Państwa właśnie w Waszych działaniach i Waszych sportowych poczynaniach. Dla mnie to wyjątkowe wydarzenie, że mogę być z tyloma ludźmi, których no, często spotykam, widuję, uwielbiam, kocham. Wiecie, że wśród Was jest wielu moich przyjaciół i to dlatego chyba jest takie ważne dla mnie. Co ja dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć w tym ważnym dniu, bo w dniu, kiedy odbywa się Gala Mistrzów Sportu. Sport to jest taka ciężka dziedzina i wszyscy o tym dobrze wiemy. Czasami mamy dużo siły, żeby uprawiać i wygrywać, czasami mamy mniej. I wszystko, co się dzieje i co jest najważniejsze, jest w naszych głowach. Dlatego życzę Wam takiego spokoju w głowach, żebyście mogli osiągać sukcesy, ale nie tylko sukcesy, żebyście też mogli ten sport spokojnie uprawiać. A wiecie, że ja i Grzegorz zawsze będziemy z Wami, zawsze będziemy Was wspierać, zawsze będziemy blisko Was. Zresztą dla mnie jesteście bardzo bliscy. Nie wyobrażam sobie życia dnia, godzin, miesięcy bez Was. Tak Wam życzę Wam dzisiaj cudownej zabawy do białego rana. Bawcie się dobrze. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawy i specjalnie przygotowane atrakcje. Jedną z nich był pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Mai Kucjarz i Łukasza Krzyżanowskiego ze Szkoły Tańca Eskadra. Były też wybory królowej i króla gali. Głosami uczestników na te tytuły zasłużyli Bogusława Szanda i Marcin Kreps. Zabawa trwała do białego rana. Ostatni goście zeszli z parkietu o 5:00. Kolejna, 5:a jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu za rok. Koszykarki Grotto Mik Pabianice rozegrały ostatni mecz w zasadniczej rundzie rozgrywek pierwszej ligi. Ze względu na wcześniej zaplanowany wynajem hali powiatowej i zmianę terminu meczu z drugą drużyną Enei AZS AJP Gorzów Wielkopolski, PZ Gorz wyraził zgodę na rozegranie spotkania w starej hali Mosiru przy Grota Roweckiego. Rywalki do Pabianic nie przyjechały w najsilniejszym składzie, stąd przy osłabieniach spowodowanych kontuzjami w naszej ekipie na parkiecie hali Włókniarza można powiedzieć podjęły walkę dwie równorzędne drużyny. W pierwszej minucie przeciwniczki trafiły dwukrotnie i objęły prowadzenie 4-0, ale w połowie kwarty był już remis po 6. Kolejne 5 minut należał niewątpliwie do podopiecznych Sylwii Wlaźlak, które dorzuciły 15 punktów przy 6 rywalek i Grotto Mik prowadził 21-12.
W drugiej odsłonie również skuteczniejsze były Pabieńczanki, wygrały tę kwartę 19-14 i do szatni schodziły z 14-punktową przewagą, prowadząc 40-26. Po przerwie nasze kontynuowały skuteczną grę i po dwóch minutach wypracowały 20-punktową przewagę 46-26. Trzecia kwarta padła łupem gospodyń, wygrana 20-14 i prowadzenie 60-40 na 10 minut przed końcem spotkania raczej przesądzały o zwycięstwie Pabieńczanek. Rywalki z Gorzowa próbowały gonić wynik, ale udało im się jedynie zmniejszyć wysokość porażki o 7 punktów. Grot Tomik pokonał drugą drużynę Enei AZS AJP Gorzów Wielkopolski 72-59. Udało się wygrać, aczkolwiek no, nie ma co się oszukiwać. Gorzów tutaj nie przyjechał tym składem, który grał przez całą ligę do tej pory. Przyjechał jeszcze trzecim, jak ja to mówię, składem, więc także to przyjechał całkiem inny zespół niż grał dotychczas, stąd po prostu łatwe zwycięstwo, aczkolwiek znowuż mimo wszystko grając w osłabieniu i okrojonym składem cały czas przytrafiają nam się jakieś urazy. Zwycięstwo w ostatnim meczu rundy zasadniczej może cieszyć, ale smucić muszą kolejne możliwe osłabienia drużyny Sylwii Wlaźlak. W meczu z Gorzowem kontuzji nabawiły się kolejne dwie zawodniczki podstawowego składu, Aleksandra Dziwińska i Martyna Boniecka, które nie wiadomo, czy zagrają przeciwko Arce Gdynia, z którą przyjdzie walczyć naszej ekipie w pierwszej rundzie fazy play-off. Kontuzje są wpisane w nasz zawód, ale to, co nam się przytrafiło w tym sezonie, no cóż... Stało się jak się stało, gramy do końca na tyle, na ile potrafimy i na tym należy zakończyć. Pierwszy mecz z Arką Gdynia Grot Tomik rozegra na boisku przeciwniczek w najbliższą sobotę 29 lutego. Arka aktualny mistrz Polski W22 i on tam nie ma, nie wiem kim by musiał zagrać, żebyśmy mogły nawiązać równorzędną walkę, mimo na pewno starań i położonego serca dziewczyn na plecu. Rewanżowy mecz z Gdyniankami rozegramy w sobotę 7 marca w Pabienicach i można z pewnością stwierdzić, że będzie to ostatnie spotkanie rozegrane przez pabieńską ekipę w tym sezonie.